Witam serdecznie. Dzisiaj jest czwarty dzień czerwca 2024, Ruda Śląska Godula. Chciałem poruszyć, gdzie nasze miejsce jest. Czy w domu Ojca? Czy Jezus nas pozbiera, w Jego prawdę połączy, tak? Bo tutaj Jezus był zamordowany, a nie tylko za naród, lecz tak też, aby zebrać w jedno, w prawdę, Efezjan 4:20-21, rozproszone wszystkie dzieci Boże. Czyli Jezus ma dzieci, Hebrajczyków 2:13, i ja już jestem synem Jezusa. Ja już jestem synem Jezusa. Rzymian 8:19. I tu mamy o tym 14 rozdział. O tych miejscach, czy mieszkaniach. 14:1. Niech się nie tworzy serce wasze, wierzycie w Boga. Bóg prawdziwy jest Boga prawdziwego. Jezus jest Bogiem dla mnie. We mnie wierzcie. W domu Ojca, czyli Jego Ojciec to mój dziadek, mego jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. To jest mieszkanie i miejsce. To jest różnica. Miejsce na kuli ziemskiej, a mieszkanie w kuchni czy w mieszkaniu. Może w sypialni. Słowa mają znaczenie. Łaska, laska. Pół literki zmieniłem. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, nie mieszkanie, miejsce na planety Ziemi, tak, na płaskiej Ziemi, na źrenicy oka, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja będę w niebie fizycznym, tak, gdzie ja będę w niebie, gdzie ja będę, czy gdzie ja jestem na Ziemi, na planecie, na źrenicy oka, gdzie jestem na Ziemi i wy byli. Czyli 7:36 sobie poczytajcie. Czyli tutaj jest mowa, gdzie ja będę na ziemi, nie gdzie ja będę w niebie. To jest różnica. I 23 odpowiedział Jezus i rzekł mu. Jeżeli kto mnie miłuje, czyli Jezusa, Mateusza 17:5, słowa mojego przestrzegać będzie, ojciec mój, czyli jego ojciec, nasz dziadek, umiłuje go i do niego przyjdziemy, we dwóch przyjdziemy, stąpmy tu, pomieszajmy języki, Noe chodził z Bogiem za rękę. Tak, tu chodzi o duchowe połączenie w prawdzie, Jana 14:17. Do niego przyjdziemy, u niego zamieszkamy, czyli gdzie zamieszkamy? W kuchni, czy w przedpokoju, czy w sercu? No to Duch Prawdy, Jana 14:17. Duch Prawdy, Jana 14:16. A prosić będę Ojca, czyli Jego Ojciec to nasz dziadek, i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Czyli Duch Prawdy, nie Duch Święty, tylko Duch Prawdy Świętej, którego świat, Adwentyści, Świadkowie Jehowy, protestanci, katolicy, świat, bo są w świecie religijnym jak faryzeusze, przyjąć nie mogą, bo go nie widzą i nie znają. Wiara to nie jest widzialne tradycje, obrzędy, kulty. Wy go znacie, czyli uczniowie Jezusa. Ja go znam, bo Jezus ze mną współpracuje. Ja współpracuję z Jezusem w duchu prawdy, bo przebywa w was i w was będzie. Ducha prawdy się otrzymuje przez słuchanie. Kogo słuchamy, temu służymy. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jana, Jakuba 1:18. I on nas rodzi w prawdzie. Jezus jest naszym ojcem, a jego ojciec jest dziadkiem na emeryturze. No ale tego nie pojmą, ty faryzeusze tego nie mogą pojąć, bo w pierwszym wieku też faryzeusze nie mogli pojąć, że Jezus jest Synem Bożym, odpuszcza grzechy jako Bóg i jako Król Izraela. 17:14 Jana. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Czyli od kłamliwych nauk politycznych, religijnych. Cały świat leży w mocy złego. 1 Jana 5:19. 1 Jana 2 rozdział od 15 do 18. Macie teraz te właśnie porządliwości Sodomy i Gomory. Nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twoje słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posyłam ich na świat. Czyli Jezus mnie posłał na świat, żeby wam przekazać prawdę, ostrzec was, żebyście uwierzyli, że ja jestem synem Chrystusa Króla. On jest moim Bogiem Ojcem i jestem czysty dla Jego prawdy. Tak? Wy już jesteście czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, czyli w Jezusie, Ojcu naszym, a ja w was. I Jezus wybiera. Nie wyście mnie wybrali, ja was wybrałem. Jezus mnie wybrał
i mnie nienawidzicie, dlatego że ja muszę przekazać prawdę Chrystusową i chcę to robić od serca i kocham was, was ostrzegam. Także za nic mnie nienawidzicie, ja jestem w nienawiści u wszystkich dla imienia prawdy Chrystusa. Tak. Tak, i zamieszka w nich, będzie się przechodził pośród nich i będę im Bogiem, będzie moim ludem. Także wyjdźcie z kłamliwych nauk religijnych faryzeuszy, powołanych kapłanów w sukienkach. I Chrystus was przyjmie, będzie synami, córkami, bo Jezus jest Chrystus Bogiem Wszechmogącym, wszystko może, ale nie może was zmusić, żebyście go słuchali. Także czas się kończy. Łaski. Bo kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Tak. I 3:2. Wy jesteście listami naszymi napisanymi w sercach na naszych znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie, zapisanym nie atramentem, ale duchem prawdy Boga żywego. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego jest to Chrystus. Na tablicach serc. Tak, czas mnie goni. Dlatego ja się uczę Chrystusa, 20 werset i 30. Nie zasmucajcie ducha prawdy, którym jesteście zapieczętowani, bo Chrystus chce zamieszkać tutaj, w sercach, w duchu prawdy, który nie może kłamać. Duchy tu chodzą, to duchy jako głębice, bo Jan Chrzciciel nie ochrzcił Jezusa, tylko uwierzył, że to baranek, po duchu, po głębicy. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, tam nie wpisali wam kłamstwa, bo wszędzie pokłamali, gdzie chcieli, ale kto ma ducha prawdy, to wie, że jest aniołem, jest Synem Bożym. I czas na królestwo, a panowanie wasze religijne się kończy. Bądźcie aniołami. Mateusz 24:37. Anioł Bogdan.